Siemaczko, mordeczki, z tej strony Tabik. Zobaczymy sobie właśnie z odcinku Pet Simulatora, który jest bardzo fajną podróbą Zaśko Pet Simulatora X-a. Ogólnie to tak, dobiliście, już wam mówię, ile łapek pod tamtym filmem. Robuxy mam doładowane, więc moi są gotowe na kupienie. Dobiliście się 3 łapki w górę, czyli tyle, ile trzeba, żeby był następny odcinek. Dlatego witam was bardzo serdecznie, z tej strony Tabik. Nie zapomnijcie o zostawieniu subika z dzwoneczkiem, bo przecież to nic nie kosztuje, a wy tylko klikniecie, a ja się bardzo ucieszę. Oczywiście łapka w górę też gwarantowana. No i co? No i przejdźmy do odcinka. Oczywiście 3 łapki w górę. Dobra, się następny odcinek. I w tym odcinku odlokujemy sobie tą arenę za 1 250 000. Dlatego, że troszeczkę sobie pofarmiłem, muszę przyznać. Może jakieś dużo nie pofarmiłem, ale no muszę przyznać, że coś zdobyłem na pewno. Więc no, na pewno będzie, na pewno w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie nową mapeczkę, zdobędziemy. Plus, dobiliście 3 łapki w górę. Więc powiedziałem sobie, dobra, no bo dzisiaj i tak muszę nagrać jakiś materiał, nagram z tego, ale w następnym odcinku I w następnym odcinku zagwarantuję wam kupienie przynajmniej tych 2 Game Passów. Czyli no trochę to będzie Robuxów. No 400 Robuxów chyba sobie doładuję i będzie chyba nawet ok. Czy sobie kupić to? Nie wiem tak szczerze. Czy kupić PC Key? Czy kupić sobie rzeczy, które mi bardzo pomogą w otwieraniu? Albo czy kupić to? Ale to się jeszcze zastanowię. No, że musimy chwileczkę pozbierać, aż po prostu to zdobędziemy 1 250 000. Dobrze, widzowie, jesteśmy na grze szybkiego TikToka. No i wiecie też na ziemię Zoom na TikToku. Zapraszam bardzo serdecznie. No i co? No i chyba starczy nam na następną arenę. Liczę, że nam starczy. Ogólnie są 5 aren, a tutaj jest jeszcze tylko jedna do odblokowania, ale zobaczymy sobie w takim razie, co kryje się za tym, bo pewnie jest tam, no, forest. Island? Jest jeszcze forest, tylko gdzie? Tak, jest tu forest, pierw sprawdźmy za ile, za 8 milionów. I skrzynka, która ma Infinity, Island Egg i Ocean Egg. I tu jest szansa na dropnienie huge peta. Aha, czyli musi być po prostu 4,99%. O Jezu, to dobra, to mało. Ale dobra, starczy nam chyba nawet na 4, więc od razu sobie otworzę monkey. O, 120, let's go. Zaraz, liczę, że mi się jeszcze coś tam uzbierało na tych winter. Czyli skrzynia, która ma nieskończoność. Fajnie, fajnie. Powiem tak, to na foreście ciekawi mnie, czego się spodziewać mogę. Czy mogę to po prostu buźwawka całkowitego, że po prostu wrócę dopiero, nie wiem, za godzinę i no, no jak to. Tylko muszę sobie ustawić, żeby mi skakało to oczy. Niech się to chwilę po... bo nie, pobije. Chciałem powiedzieć, niech się bije. Ale sobie pójdę z pełna pochodzić. Ogólnie widzowie, oczywiście nie zapomnijcie w zasadzie 5 łapek w górę równa się jedna ekskluzywna skrzynka. No więc pamiętajcie o tej zasadzie. Chciałem trafić tego z 5% w Ocean Egg, ale tak szczerze, jak mam tyle zbierać, to nie mam ochoty. A ile się tutaj dostaje? What the... O bonia! Tak, ja bym odpalił tutaj boosty, tylko odpalę je, dokładnie te 2. Tylko odpalę je, jak zdobędę już sobie lepsze trochę pety, bo na razie to i tak nie mam zbytnio jakichś mega petsów. Więc no, monkey, no kolejna, monkey, fajnie. Już mamy taki mocniejszy team.
Ogólnie, jeśli chcecie następny odcinek, to taka sama zasada. Trzy łapki w górę, Luna się. Następny odcinek. No więc, no. Dobrze, więc... W takim razie... no... No to znacie, albo kupujemy sobie to, czyli wszystkie trochę za Quiffa, plus tak naprawdę zostaje trochę Robuxów, albo kupujemy to i to i jednego Exclusive Egga, więc zastanówcie się, to już jest wasza decyzja taka... moimi Robuxami, ale wasza decyzja zawsze. I otworzymy sobie tego Ocean Egga i sprawdzimy, czy z niego pety są lepsze, czy takie se. A tu tak od razu już Fish, Epic, Fish 140, powiem tak, nie za dobre. Nie mogę też przyznać, że też za dobre, ale no też nie za dobre. A jeśli chcecie odcinek, gdzie noob zaczyna z jajkiem z potrójnym 3 Exclusive X, no to piszcie w komentarzach, to z chęcią zrobię taką serię, że noob zaczyna z Robuxami w tej grze, bo bardzo ta gra mi się podoba. Na razie jeszcze na nią Robuxów nie wydałem. Na razie, to trzeba wspomnieć. Bo zdaje się, że za niedługo to już wydam. Otwieramy sobie jajko. Uwaga, uwaga. Pyk. Manki, manki. Nie za dobrze. No dobra, zbieramy sobie stąd hajsiwo. Już mamy jeszcze więcej. Forest musi być mega mapa. To tam już pewnie pet umie mieć 1000. Ciekawe, jak huge wygląda. No nie chcę mi nic lepszego drofnąć. Mi się wydaje, że zrobię Golden Monkey i zdam sobie na nią Ability. Mi się wydaje, że to będzie bardzo dobry biznes. A tak szczerze i tak jestem najlepszy na tym serwerze chyba. Może nie pod względem kasy, bo i tak cały czas ją rozporządzam. A, czy wystarczy 5? Bardzo fajnie. Żeby był sukces. Jeszcze sobie zrobię może to. O. Zawsze też te pety zawsze coś tam dają, nie? Golden Monkey. Ja bym jej tutaj dał... Może Strange'a jedyneczkę i Coins'y jedyneczkę. Proszę. Bo jak widzicie, to naprawdę jest bardzo fajna opcja, że tutaj da się takie coś zrobić i ta, no, małpa ma 360 obrażeń. Oh my god! Ona jest OP. Teraz to będzie leciało jak naprawdę. No, ona jest OP. No, nie znam, nie wiem. R, uwaga, nic ciekawego, jedno, też nic ciekawego. No to dobrze, widzowie, pamiętajcie o subie oraz łapce w górę. Ja oczywiście przygotuję się na następny odcinek, czyli spróbuję zdobyć sobie tamtą arenę na następnym odcinku. Więc co, widzimy się w następnych materiałach, zostawcie suba, łapkę w górę, wbijajcie na TikToka Ziemia Zoom, no i nara!